czwartek 29 sierpnia Sąd Okręgowy na Florydzie wydał wyrok w jednej z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych ostatnich lat. 30-letni Wade Wilson, znany również jako Deadpool Killer, został skazany na karę śmierci za brutalne morderstwo dwóch kobiet. Wilson, który zyskał swój przydomek ze względu na zbieżność imienia i nazwiska z komiksowym antybohaterem, dopuścił się makabrycznych zbrodni w październiku 2019 roku. 7 października 2019 roku Wilson spotkał się z 35-letnią Christine Melton i jej przyjaciółką Stephanie Saylors w barze na Florydzie. Po wyjściu Saylors, Wilson podstępnie udusił Melton, gdy spała, a następnie zabrał jej samochód. Tego samego ranka zwabił do samochodu swojej poprzedniej ofiary, 43-letnią Diane Ruiz, którą pobił i udusił. Następnie wypchnął ją z pojazdu i przejechał prawie 20 razy, aż wyglądała jak spaghetti, jak zeznał ojciec Wilsona. Podczas procesu adwokaci Wilsona argumentowali, że ich klient cierpi na uszkodzenie mózgu oraz ma problemy z porzuceniem wynikające z adopcji w dzieciństwie. Twierdzili również, że jego zachowanie wynikało z uzależnienia od narkotyków. Mimo to sąd nie znalazł okoliczności łagodzących i skazał Wilsona na najwyższy wymiar kary. Sędzia Nicholas Thompson nazwał morderstwa potwornymi i okrutnymi, podkreślając, że drugie z nich było dodatkowo zimne, wykalkulowane i z premedytacją. Zastępca prokuratora stanowego stwierdził, że Wilson zabijał dla samego zabijania, a uduszenie ofiar nazwał uosobieniem życia wymykającego się komuś z rąk. Przez 5 lat oczekiwania na wyrok Wilson otrzymywał w więzieniu tysiące listów miłosnych i zdjęć erotycznych od wielbicielek. Niektóre z nich pisały nawet do sędziego z prośbą o złagodzenie kary. Rodzice adopcyjni Wilsona również apelowali o litość, wierząc, że wciąż jest w nim człowiek. Sąd pozostał jednak nieugięty wobec okrucieństwa zbrodni. Rodzina ofiar z ulgą przyjęła wyrok. Felix Ruiz, ojciec jednej z zamordowanych kobiet, wyraził chęć bycia świadkiem egzekucji. Sprawa zabójcy Deadpoola pozostaje jednym z najbardziej szokujących przypadków kryminalnych w historii Florydy, przypominając o ciemnej stronie ludzkiej natury i konsekwencjach bezwzględnych zbrodni. We the jury find by a vote of 9-3 that Wade Wilson should be sentenced to death. Thank you. Then we'll be adjourned. W jednym z warszawskich klubów rozegrał się dramat, który na zawsze zmienił życie 20-paroletniej Julii, której prawdziwe dane zostały zmienione ze względu na charakter sprawy. Kobieta wybrała się tam ze swoją przyjaciółką, aby spędzić miło wieczór. Niestety spotkanie z poznanymi w klubie mężczyznami zamieniło się w koszmar. Julia relacjonuje, że po wyjściu z łazienki wpadła na młodego mężczyznę, z którym zaczęła rozmawiać. Mężczyzna był natarczywy i proponował jej dołączenie do jego stolika. Zapewniał, że przebywa tam ze znajomymi, którzy są gejami, co finalnie wzbudziło zaufanie Julii. Kobieta zgodziła się usiąść przy ich stoliku, gdzie jeden z mężczyzn przygotował dla niej drinka. To ostatnia rzecz, jaką Julia pamięta przed utratą przytomności. Jak wynika z jej zeznań, ocknęła się, dławiąc własnymi wymiotami. Jeden z mężczyzn stosował wobec niej przemoc, przyciskając ją, aby się dalej krztusiła i straciła przytomność. Ocknęła się ponownie z powodu silnego bólu. Jak relacjonuje, czuła, jakby jej jelita i brzuch pękały w środku. Przerażona kobieta zdołała odepchnąć oprawcę i zaczęła uciekać. Za sobą słyszała tylko szyderczy śmiech mężczyzn i okrzyki, aby wróciła i dokończyła robotę. To traumatyczne wydarzenie było dla Julii początkiem prawdziwego koszmaru. Zmaga się z zespołem stresu pourazowego, depresją i silnymi stanami lękowymi. Fizyczne konsekwencje napaści, w tym choroby przenoszone drogą płciową, doprowadziły młodą kobietę na stół operacyjny. Matka Julii jest przekonana, że napastnicy dosypali jej córce czegoś do drinka. Takie substancje często powodują, że ofiara traci kontrolę nad swoim zachowaniem, staje się podatna na sugestie i ma problemy z pamięcią. Mimo luk w pamięci, Julia zapamiętała istotne szczegóły i była w stanie zidentyfikować sprawców. Okazali się nimi piłkarze, którzy po całym zajściu wiedli normalne życie. Tymczasem Julia, jak sama mówi, do końca życia będzie zmagać się z konsekwencjami ich czynu. Najbardziej wstrząsające w tej historii jest jednak to, że prokuratura umorzyła postępowanie. Adwokat Julii, mecenas Daria Czerkawska-Staniec, jest zdziwiona taką decyzją, podkreślając, że zeznania jej klientki ewidentnie dowodzą, iż doszło do traumatycznego zdarzenia. Kobieta nie ma skłonności do konfabulacji czy fantazjowania.
Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, nie chciał ujawniać szczegółów sprawy. Stwierdził jedynie, że doszło do obcowania, ale bez użycia przemocy, groźby lub podstępu oraz że nie ma dowodów na utratę przytomności przez ofiarę wskutek podania tabletki gwałtu. Śledczy nie dopatrzyli się więc znamion czynu zabronionego. Pełnomocnik Julii złożył zażalenie, które ma być rozpatrzone przez sąd do 10 września. Pokrzywdzona i jej bliscy liczą, że sprawiedliwości stanie się zadość, a sprawcy poniosą zasłużoną karę. Julia obawia się, że jeśli pozostaną bezkarni, mogą skrzywdzić kolejne osoby. Pójdziesz jednak ze mną tam do stolika, jestem z samymi kolegami gejami. Przez to wzbudził może w jakimś stopniu moje zaufanie. Jeden z nich stosuje na mnie przemoc. Przyciska mnie, żebym po prostu się dalej dusiła i widzę tylko kałuże swoich wymiotów. W miejscowości Zielony Lasek w województwie warmińsko-mazurskim doszło do szokującego znaleziska. Przepływająca przez kanał łódź typu houseboat, nazywana potocznie domem na wodzie, zawadziła o tajemniczy obiekt znajdujący się pod powierzchnią wody. Po zgłoszeniu zdarzenia do Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na miejsce przybyły służby ratunkowe oraz policja. Nurek, który zszedł pod wodę, aby zbadać przeszkodę, dokonał makabrycznego odkrycia. Okazało się, że na dnie kanału znajduje się samochód osobowy, a w jego wnętrzu znajduje się ciało mężczyzny. Po kilku godzinach intensywnej pracy udało się wydobyć samochód na powierzchnię. Karolina Hrynkiewicz z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji potwierdziła, że w wyciągniętym z kanału aucie znajdowały się zwłoki 67-letniego mężczyzny. Mundurowi prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie okoliczności, w jakich pojazd znalazł się pod wodą. We wtorek 27 sierpnia funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Czeremsze przeprowadzili na terenie województwa wielkopolskiego udaną akcję zatrzymania 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej działalności przestępczej polegającej na organizowaniu nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sukces funkcjonariuszy Straży Granicznej był efektem intensywnej pracy operacyjnej i śledczej prowadzonej pod nadzorem prokuratury. Śledztwo wymierzone jest w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem cudzoziemców z terytorium Białorusi przez Polskę, a następnie dalej do krajów Europy Zachodniej. W ramach prowadzonych działań zarzuty usłyszało już 9 osób zamieszanych w ten proceder. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej nie po raz pierwszy w tym roku uderzają w osoby zajmujące się organizowaniem przemytu migrantów do krajów Europy Zachodniej. Podobne akcje prowadzone są na terenie całego kraju, co pokazuje skalę i zasięg zjawiska. Statystyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pokazują, że od początku 2024 roku funkcjonariusze zatrzymali już 261 osób, które pomagały lub organizowały nielegalne przekraczanie polskiej granicy, a większość z nich to obcokrajowcy. W czwartek 18 sierpnia na jednej z chińskich ulic doszło do zdarzenia z udziałem nowego samochodu elektrycznego. Nagranie z miejsca incydentu ukazuje moment, w którym pojazd marki Chang'an Deep Blue nagle stanął w płomieniach. Jak podają lokalne media, do wypadku doszło, gdy samochód wyjeżdżał z podziemnego garażu. W pewnym momencie koło pojazdu najechało na poluzowaną płytę chodnikową, która przechyliła się i z dużą siłą uderzyła w spód auta. Siła uderzenia była na tyle duża, że niektórzy internauci sugerują, iż pierwsze uniesienie samochodu widoczne na nagraniu mogło być spowodowane samym wybuchem baterii, a nie uderzeniem kostki brukowej. Chwilę po zdarzeniu spod pojazdu buchnęły płomienie. Mężczyzna kierujący samochodem oraz pasażerka natychmiast opuścili auto i sięgnęli po telefony, aby wezwać pomoc. Ku zaskoczeniu wszystkich, pożar samoczynnie zgasł po zaledwie 25 sekundach, zanim na miejsce zdążyły przybyć służby ratunkowe. Deng Chenghao, lokalny ekspert motoryzacyjny, stwierdził, że ostre krawędzie kamienia musiały rozerwać spód akumulatora i uszkodzić ogniwa, co doprowadziło do ich zapalenia. Jednocześnie pochwalił on producenta za zastosowanie wielu ognioodpornych zabezpieczeń, dzięki którym pożar ugasił się samoczynnie, a kierowca i pasażerka nie byli narażeni na poważne niebezpieczeństwo. Lokalne media skrytykowały władze miasta za zaniedbania w utrzymaniu ulic, które doprowadziły do tego niebezpiecznego incydentu. Jednocześnie pochwalono markę Deep Blue, że od czasu jej wprowadzenia na rynek
ponad 200 tysięcy wyprodukowanych pojazdów nie odnotowało żadnych wypadków ani pożarów spowodowanych przez akumulatory. Changan Automobile, czyli producent samochodu, to jedna z najstarszych chińskich firm motoryzacyjnych. Założona w 1862 roku jako fabryka ciast rybnych, obecnie jest państwowym producentem samochodów. W środę 28 sierpnia przed godziną 8 rano policja otrzymała wstrząsające zgłoszenie. Na wyspie Tuczników na wysokości Kępy Tarchomińskiej w warszawskiej dzielnicy Białołęka znaleziono fragmenty ludzkiej czaszki oraz kości. Makabrycznego odkrycia dokonał ojciec zaginionego ponad rok temu 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który wraz ze znajomym przeczesywał ten teren w poszukiwaniu swojego syna. Podkomisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji potwierdził, że zgłoszenie wpłynęło przed godziną 8 rano. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji Rzecznej, który potwierdził znalezienie szczątków. Policyjni technicy zabezpieczyli czaszkę i kości, które następnie przewieziono do zakładu medycyny sądowej. Tam eksperci będą starali się ustalić tożsamość zmarłego oraz okoliczności, w jakich szczątki znalazły się na wyspie. Według wstępnych ustaleń ciało mogło spoczywać w tym miejscu od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. W nocy z soboty na niedzielę w hostelu przy ulicy Obrońców w Ząbkach doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Około północy służby otrzymały zgłoszenie o rannym mężczyźnie. Przybyli na miejsce policjanci zastali 27-letniego obywatela Ukrainy z ranami kłutymi klatki piersiowej. Pomimo udzielonej na miejscu pomocy przedmedycznej przez mieszkańców posesji oraz wezwanej załogi ratownictwa medycznego, nie udało się przywrócić funkcji życiowych poszkodowanego. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła postępowanie w sprawie zabójstwa. W związku z tym zatrzymano łącznie 6 osób, w tym jedną nieletnią, którą po przesłuchaniu w charakterze świadka zwolniono do domu. Pozostałe osoby są nadal przesłuchiwane. 29-letniemu Polakowi przedstawiono zarzut dokonania zabójstwa z użyciem noża. Trwają dalsze czynności procesowe z udziałem zatrzymanych, a prokuratura podejmie decyzję co do zastosowania środka zapobiegawczego. Następnie zarządzona zostanie także sekcja zwłok ofiary. Na obecnym etapie postępowania nie są udzielane dalsze informacje ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. 13 sierpnia w Świerklańcu doszło do kolizji drogowej z udziałem drogiego samochodu osobowego marki Aston Martin oraz ciągnika rolniczego. Kierowca Astona Martina, 37-letni mieszkaniec Piekar Śląskich, wyprzedzał ciąg pojazdów i uderzył w skręcającego w lewo na skrzyżowaniu 74-letniego kierującego ciągnikiem Znakła Śląskiego. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach po obejrzeniu nagrania z monitoringu pobliskiego banku podjęli kontrowersyjną decyzję o ukaraniu mandatami obu uczestników zdarzenia. O ile kierowca samochodu osobowego słusznie otrzymał mandat za wyprzedzanie na skrzyżowaniu, co jest zakazane przez prawo, to ukaranie kierowcy ciągnika wzbudziło wątpliwości. Policjanci argumentowali swoją decyzję tym, że kierujący ciągnikiem nie zachował szczególnej ostrożności podczas skrętu w lewo. Jednak takie stanowisko stoi w sprzeczności z orzecznictwem Sądu Najwyższego, który wielokrotnie wskazywał, że nie można obwiniać kierowców skręcających w lewo za to, że inny uczestnik ruchu łamie przepisy i nieprawidłowo ich wyprzedza. Mimo jednoznacznego stanowiska Sądu Najwyższego, policjanci z Tarnowskich Gór podtrzymali swoją decyzję. Na prośbę dziennikarzy o udostępnienie nagrania z monitoringu banku, funkcjonariusze odpowiedzieli, że nie posiadają tego nagrania, ponieważ było to zdarzenie kwalifikowane jako kolizja. Sam bank spółdzielczy w Świerklańcu również odmówił udostępnienia nagrania, powołując się na brak uprawnień. Sprawa budzi kontrowersje i stawia pod znakiem zapytania zasadność decyzji podjętej przez policjantów. Eksperci wskazują, że kierujący ciągnikiem ma prawo odwołać się od niesłusznie nałożonego mandatu w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jednocześnie sama policja może uchylić błędnie wystawiony mandat po upływie tego terminu. W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z hosteli na terenie Szczecina. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o awanturze, do której doszło podczas libacji alkoholowej. Po przybyciu na miejsce patrolu w jednym z pomieszczeń ujawniono ciało mężczyzny. Wezwany zespół ratownictwa stwierdził u niego brak funkcji życiowych. W związku z podejrzeniem zabójstwa, policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania potencjalnego sprawcy. Do działań poszukiwawczych zaangażowano wszystkich funkcjonariuszy będących w służbie. Dzięki informacjom i ustaleniom pozyskanym przez kryminalnych w Szczecinie,
udało się zatrzymać zabójcę zaledwie kilka godzin od ujawnienia zdarzenia. Podejrzanym okazał się 38-letni mieszkaniec Szczecina, który usłyszał już zarzut zabójstwa i przebywa obecnie w areszcie. Podejrzanemu grozi dożywocie. W ramach kampanii Bankowcy dla cyberedukacji organizowanej przez Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i Policję powstał cykl edukacyjnych filmów. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat bezpiecznego funkcjonowania w świecie wirtualnym. Dzwoni telefon. Wyświetla się jeden z numerów Twojego banku. Rozmowa przychodząca. Dzwoni pracownik działu bezpieczeństwa. Szybko się przedstawia, sprawnie podaje kilka Twoich danych i mówi, że z Twojego rachunku został wykonany dziwny przelew czy tam transakcja kartą płatniczą. Przyjaciel, myślisz. Ho! I chcąc szybko działać, szybko instalujesz podesłane przez niego oprogramowanie, aby chronić Twoje pieniądze. Załatwiony! Załatwiony! Ty właśnie zostałeś załatwiony, jak to mówią na szaro. Bo właśnie dałeś przestępcy możliwość zdalnego operowania na komputerze czy telefonie oraz możliwość odczytywania loginów i haseł. Szału nie ma. Scenariusze mogą się zmieniać, ale cel jest jeden. Kradzież pieniędzy przez zmanipulowanie klienta, że działa w porozumieniu z pracownikiem banku. Pamiętaj, pracownik banku nigdy nie prosi o zainstalowanie aplikacji na komputerze lub smartfonie. Nigdy nie pyta o login i hasło do logowania do bankowości. Nigdy nie pyta o pełny numer Twojej karty płatniczej, jej datę ważności oraz kod CVV2 CVC2. Jeśli dzwoni do Ciebie pracownik banku i chce, żebyś coś zainstalował, nigdy tego nie rób. Brutalne zabójstwo wstrząsnęło mieszkańcami szczecińskiego Skolwina. W jednym z mieszkań 26-letni mężczyzna w okrutny sposób pozbawił życia swojego ojca. Jak podaje prokuratura, syn zadał ofierze liczne ciosy tępym narzędziem w głowę, powodując rozległe obrażenia twarzoczaszki, a następnie przy użyciu noża spowodował głęboką ranę ciętą pod brzusza. Sąsiedzi relacjonują, że konflikt między ojcem a synem narastał od lat. Policja wielokrotnie interweniowała w związku z aktami przemocy, jakich dopuszczał się młody mężczyzna wobec ojca. Sprawca miał sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, jednak jak twierdzą świadkowie, nie powstrzymało go to przed kolejnymi atakami. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, gdzie zostanie poddany badaniom psychiatrycznym. Śledczy oczekują także na wyniki badań toksykologicznych, które wykażą, czy w chwili popełnienia zbrodni 26-latek był pod wpływem środków odurzających. Biegły sądowy doktor Jerzy Pobocha, komentując sprawę, stwierdził, że z jednej strony sprawca musiał posiadać predyspozycje do tego typu karygodnych zachowań, z drugiej zaś mogło dojść do użycia substancji psychoaktywnych, które całkowicie zaburzyły jego stan psychiczny. Za zabójstwo ojca ze szczególnym okrucieństwem 26-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.